Pierwsze pieniądze na wypłatę tak zwanego dodatku covidowego dla pracowników medycznych trafiły do szpitali. Poinformowała nas Beata Leszczyńska, rzecznik prasowy Podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak ustaliliśmy, do 5 stycznia Białostocki NFZ otrzymał dokumentację z 28 placówek. Jednak wnioski niektórych szpitali wymagały korekt lub uzupełnienia, ponieważ warunkiem przekazania pieniędzy na wyczekiwane przez medyków dodatki jest prawidłowość dokumentacji. Część placówek musiała dopracować przekazane dane. Na 5 dzień stycznia fundusz przekazał pieniądze do 25 szpitali. To niebagatelna kwota, sięga niemal 14 milionów złotych. Wśród placówek, które zawnioskowały o pieniądze, są również szpitale w Suwałkach i Sejnach. Pieniądze na dodatki covidowe za listopad już otrzymaliśmy, powiedział dzisiaj Waldemar Kwaterski, szef sejnyńskiego Szpitala. Dokumentacja Szpitala suwalskiego wymagała wyjaśnień i poprawek. Jak nas poinformowała Beata Leszczyńska z Podlaskiego NFZ, korekta jest na etapie weryfikacji. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca szpitalom pieniądze w ciągu trzech dni, o ile złożone dokumenty są sporządzone prawidłowo. Na dodatki mogą liczyć osoby, które spełniają łącznie trzy warunki. Wykonują zawód medyczny, uczestniczą w wykonywaniu świadczeń medycznych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-2. Dodatkowa gratyfikacja w postaci dodatku trafi również do medyków ze szpitalnych oddziałów ratunkowych izb przyjęć zespołów ratownictwa medycznego, również tych lotniczych oraz do laboratoriów, w których diagności wykonują testy w kierunku SARS-CoV-2 na podstawie umów z funduszem.